No i jesteśmy pod Jaworowym. Pogoda wygląda obiecująco. Ci, którzy mnie nie znają, nazywam się Jarek Borowiec. Mieszkam we Frensztacie, w północno-wschodnich Czechach. Pierwszy raz zbiłem się w powietrze, jak miałem 13 lat bodajże. Latałem trochę na motolotni, a później zająłem się paralotniarstwem. W tej chwili mam 33 lata, także w sumie już 20 lat latam. No i spróbujemy zrobić po tych 20 latach jakieś proste filmy instruktażowe. Być może coś z tego wyjdzie, być może nie, ale kto nie próbuje, ten nigdy nic nie osiągnie w życiu. Także trzeba próbować. Także do zobaczenia na szczycie. Tak, korzystając z chwili wolnego czasu, bo jedziemy właśnie kolejką do góry na Jaworowy. Dzisiaj nie będziemy robić żadnych konkretnych lotów instruktażowych. Sprawdzimy sobie raczej sprzęt, czy wszystko funkcjonuje. Sprawdzimy kamery, statyw z mojej własnej produkcji, ale jeszcze nie dokończony, także nie spodziewam się, że efekt będzie taki, jakiego oczekuję, no ale spróbujemy. W plecaku mam skrzydło od Gradienta 3, Gradient Freestyle 3. Jest to skrzydło niecertyfikowane, 22-metrowe, przeznaczone do latania freestyle'owego. Freestyle'owym lataniem tutaj myślę latanie przelotowe, jak i również akrobacje. Według mnie, znaczy dla mnie jest to idealny kompromis, którego cały czas szukam w lataniu. Mam również tam uprząż do akrobacji z 2 zapasami od SAPERa. Mam również mikrofon do kamery GoPro, który podłączę tak, żeby mnie w powietrzu było dobrze słychać. Ciekawy jestem właśnie, jaki będzie efekt podczas podstawowych tam jakichś figur, gdzie są większe przeciążenia i większe prędkości. Czy wszystko będzie dobrze słychać. Także dzisiaj sobie to wszystko posprawdzamy. Rozlatam się trochę, a w najbliższych dniach, jak wszystko dokończę, mam nadzieję, że powstanie jakiś pierwszy odcinek filmu instruktażowego z jakąś prostą figurą dla początkujących pilotów. No i mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Tak, no i wystartowaliśmy. Jestem nad Jaworowym. Przetestujemy sobie skrzydełko. Jest początek sezonu dla mnie. Zresztą nie było za dużo pogody. Jest bardzo wcześnie, właśnie dolatuję nad lądowisko. Mamy mało wysokości. Także pewnie za dużo figur nie zrobię. Ale przynajmniej przetestuję ustawienia kamery. Mam nadzieję, że mikrofon dobrze zbiera głos. I zaraz to możemy bezpośrednio sprawdzić, jak to wygląda. Tak, i wychodzimy. O, nie mieli więcej wysokości niż na numer. Ale lipa, jak tak dalej pójdzie, to nie przelecimy drutów.